Jo, 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 siemaneczko wszystkim, witam was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj dwa takie tematy. Pierwszym Jan Błachowicz, mistrzem świata, najlepszym zawodnikiem w UFC. Słuchajcie, Jan mnie bardzo zaskoczył, choć stawiałem na Janka, wiedziałem, że Janek wygra, że będzie miał bardzo ciężką walkę, ale nie spodziewałem się tego, że zdoła obalić Adesanię. Zrobił to wyśmienicie. Wyczuł moment, kiedy obalić. Także naprawdę z wielkim szacunkiem dla Janka. Zaprezentował się bardzo dobrze. Niezmiernie jestem z tego szczęśliwy. Cieszę się, że wygrał. I wierzę w to, że Janek jest w stanie wygrać oczywiście kolejną walkę z Gloverem i będzie miał po raz trzeci obroniony tytuł najlepszego zawodnika na świecie. Janek jest w bardzo dobrej formie z tego, co było widać przed jego walką, jego sparingi z Izu czy z takimi zawodnikami jak Sarara dały efekt i Jano naprawdę pokazał się wczoraj bardzo, z bardzo dobrej strony. Gratulacje Jano, wielkie graty, jestem niezmiernie szczęśliwy i mam nadzieję, że będziesz się długo cieszył tym zwycięstwem i jeszcze raz ci bardzo serdecznie gratuluję. Polska górą i to jest najważniejsze. Natomiast drugi temacik, Fame MMA. Słuchajcie, Fame MMA 9. Wczorajsze walki, moje typowania się sprawdziły. Odgadłem cztery typy walk i też niezmiernie się cieszę. Co do tej piątej walki, Popek versus Kizo, wiadomo, nie odbyła się, ale mieliśmy okazję zobaczyć Araba, który walczył z Kizo w walce bokserskiej i też pokazał się bardzo fajnie, choć ta walka oczywiście mogła się różnie podobać. Mi osobiście się podobała, ale no cóż, na pewno wolałbym zobaczyć walkę Kizo-Popek. Co do Krychy, było wiadomo, że ja przynajmniej byłem pewny za niego, że wygra. Wiadomo, Krycha się przygotowywał od pewnego czasu już do tego pojedynku, natomiast Mortalcio wszedł tam na parę dni przed i no, nie za wiele mógł tutaj pokazać się w tej walce. Krycha był dobrze przygotowany. Cieszę się, Krycha, bardzo dobrze, że wygrałeś. Pozdrawiam cię i mam nadzieję, że będziesz dalej wygrywał. Kamiszka tak samo pokazała swoje umiejętności. No 5 lat trenowania BJJ i ostatni rok też trenowała stójkę, a wiadomo, że Artur ją tam też dobrze przygotował stójkowo. Także mieliśmy okazję wczoraj się przekonać, co potrafi i jak było widać, wygrała. Też wielkie gratulacje. Malczyński przegrał, co też akurat przewidziałem. No niestety, no czasami tak jest, że człowiek wchodzi do tego oktagonu i odcina, coś tam się dzieje złego, nie można nad tym zapanować. Człowiek myśli, że wszystko, jak jest przed walką, myśli, że wszystko jest ok, jest dobrze nastawiony. Nagle wchodzisz do klatki i coś tam się po prostu dzieje takiego złego, że człowiek po prostu nie jest w stanie pokazać swoich umiejętności. I tak to właśnie wczoraj było z Malczyńskim. Przegrał szybko, no niestety tak to bywa. Także tak jak mówię, no moje tutaj typowania się sprawdziły. Mam nadzieję, że
Następna gala, dziesiątka, będzie jeszcze lepsza, choć ta była taka, w moim mniemaniu, taka sobie. I że będzie tam o wiele więcej lepszych walk. I mam nadzieję, że w końcu zobaczymy Cassio w akcji. Nic tam oczywiście nie wymyśli, że jakaś kontuzja albo coś, bo wiadomo, no, czym bliżej do walki, to zacznie do niego dochodzić, z kim będzie się bił. Także oczywiście ja się obawiam znowu tego, że może być jakaś ucieczka, albo tu gdzieś coś tam, flaga Japonii czy coś takiego. Także zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że Casio się już z tej walki nie wycofa i zobaczymy wtedy, co pokaże. Nie będziemy na razie osądzać. Nie będziemy oczywiście moim faworytem jest stuprocentowym. Stuprocentowym jest Normal Parker. Także słuchajcie, nic. Szałeczka, pozdrowienia. Ja biorę się za trening, bo dawno mnie tutaj nie było. Byłem zajęty. Też mam swoje interesy, słuchajcie, także nic, trzymajcie się, elo, pozdrówki.